Czytamy pracę Dana Solama, piąta strona, rozdział Obserwacja Ziemi. Można zadawać pytania. Wybrane pytania będą zadane na sobie. 505 strona, praca Dana Solama. Obserwacja Ziemi. Izrael nie obserwuje Ziemi, póki nie będzie jedną. Jeszcze raz, on mówi o założeniach zjednoczenia. Nie mamy nic innego, tak jak z punktu widzenia naprawy kilim, tak samo z punktu rozbicia, jak o czym się uczymy w nauce kabały, z punktu widzenia kryzysu, który uczy nas tylko, że zjednoczenie nas może uratować. Od stanu, który doprowadza nas do śmierci. Tak jak rak, który pożera swoje otoczenie, a sam później ginie, dlatego że zniszczył swoje otoczenie. Koniecznie musimy zrozumieć, że te prawa to są prawa przyrody. Izrael nie wróci do swojej ziemi, póki ta ziemia nie będzie całością. I w tej mierze, na ile się to jednoczy, coraz bardziej jednoczą się między sobą, tym bardziej przybliża się od oddalonego miejsca do tego, co się nazywa ziemią Izraela. To znaczy stanu, który nazywa się pragnieniem Stwórcy. To znaczy w pełni oddawać, znajdować się w miłości i w końcu dojść do duchowego poziomu, do poziomu Stwórcy. Rozumiemy, że w takim stanie nie można się podnieść, zatrzymując swoje ego, że będzie mi dobrze i wtedy ja będę napełniony wszystkimi dobrotami. Moje pragnienie w drodze się zmienia i ja chcę oddawać. I to dla mnie jest zadowolenie. Jeszcze raz. Obserwacja Ziemi. Izrael nie będzie zbawiony, póki wszyscy nie będą zjednoczeni. I mędrcy tak powiedzieli. To znaczy, nie tylko przychodzimy do Ziemi Izraela jako do zbawienia, do pragnienia skierowanego na Stwórcę, ale nawet w czasie zbawienia, w czasie swojego rozwoju, to, co przychodzi zgodnie z wysiłkiem, wszystko się dzieje tylko za pomocą dążenia do zjednoczenia. I wtedy, zgodnie z dążeniem do zjednoczenia, jedni przychodzą do zbawienia, wychodzą spod władzy ego, od tego, co było im dane od urodzenia, jakoś taki nie zapragniony właściciel. Rozwija nienawiść do niego, dopóki nie podnoszą się i nie wychodzą spod jego władzy, władzy Stwórcy, władzy pragnienia darować. Drugie, trzeba koniecznie zrozumieć, że co to znaczy, jaki jest związek i jedność Izraela ze zbawieniem. Trzecie, i zaczniemy od pytania, w jaki sposób będę wiedział, czyli na ile nasza jedność określa zbawienie. Co to jest zbawienie? Jeżeli to nie jest wyjście z rozłączenia do zjednoczenia? Może ja myślę, że to jest coś innego. Przecież w naszym świecie ja chcę być dobrym pracownikiem, żeby zarabiać dużo. A w duchowości tego nie ma. W duchowości jest powiedziane serce. Chcę być dobrym pracownikiem, dlatego że chcę napełniać się tym, że jestem dobrym robotnikiem. Nie ma kłamstwa. Nie ma stanu. I zapłata jako rezultat tego rezultatu. Mogę skłamać i dzięki temu zarobić. Nie. To się nazywa wkładanie światła w kilim, czyli klis ze światłem. Mówią o tym, że drzewo życia jest w ten sposób napisane.
o w tych opowieściach. Mówi się, że smak samego drzewa był podobny do płodu. Co to znaczy? Że nie ma różnicy. I chcę być dobrym człowiekiem? Żeby wszyscy mówili, że ja jestem dobry człowiek. Ja się, żebym się napełniał tym. Żeby mi rękę całowali. Żeby dobrze o mnie mówili, dobrze o mnie pisali. Co potrzebuję do tego, żeby zrobić? To znaczy są działania i jest jakby zapłata. Nagroda za przykazanie, przykazanie. Czy zrozumiałe? Tak to się dzieje. No troszeczkę zrozumiałe. No dobrze. Dalej. I zaczniemy od pytania. Jak będę wiedział i odpowiedział Stwórcemu i potomkowie Twoi i przyjdą z wielką dostojnością. Ciężko zrozumieć, jak to odpowiada na pytanie Abrahama. I wtedy Abraham zapytał. A Abraham, który widział stworzenie we wszystkim jego objętości, kiedy chce stworzenie w tym, żeby człowiek wyszedł na poziom Stwórcy, to na początku to jest powodem stworzenia. Stwórca stworzył, co jest zbudowane z niczego, po to, żeby doprowadzić te stworzone z niczego do takiego rozwoju, żeby samo było niezależne i zechciało być tak jak Stwórca. I żeby doszło do tego, jak on zobaczył ten cały proces, zobaczył końcowy rezultat, to zapytał, w jaki sposób może być tak, że teraz, kiedy ja zrozumiałem, co to jest Babilon, co to jest pragnienie otrzymywać, które rządza nas, który rządzi 100%, i ma ile człowiek, w jaki sposób, który nie ma żadnego związku z inną przyrodą, może używać tą inną przyrodę i zmienić się w taki sposób, że nie ucieka po prostu od pierwszej przyrody, od swojego egoistycznego pragnienia do darowania, ale nawet używa egoistyczne pragnienie po to, żeby darować. To znaczy podwójna skuteczność. Gdzie tutaj jest ten patent, że ja na razie nie jestem w stanie zrozumieć? Pytanie, które się znajduje, my na razie jeszcze nie utożsamiamy siebie z Abrahamem, dlatego że pytamy to w taki ogólny sposób, bardzo głęboki. Krótko mówiąc, w jaki sposób człowiek może przejść do poziomu Stwórcy? Jeszcze jedno pytanie, jeszcze jaśniejsze. Jeżeli ja jestem egoistą, to przede wszystkim staram się w ten sposób się bronić, żeby nie zaszkodzić. Jeżeli jestem pragnieniem otrzymywać i czegoś tam brakuje, to mnie jest to, dla mnie jest to nieprzyjemne. Jeszcze więcej w ogóle brakuje, to już w ogóle czuję się źle. Jeżeli w ogóle więcej brakuje, to już w ogóle straszne. Jeżeli jestem pragnieniem otrzymywać, to w instynktywny sposób, nawet nieświadomie, nie rozumiejąc, uciekam od zła. To, co jest złe w stosunku do mojego pragnienia otrzymywać. To znaczy ja cały czas odrzucam siebie od tego, co może zaszkodzić mojemu pragnieniu otrzymywać. Ja jestem zbudowany w ten sposób, jak jakaś maszyna, która się ogranicza z każdej strony po to, żeby się obronić. Jak może to pracować przeciwko pragnieniu otrzymywać? Powinienem zwariować, mechanizm nagle zacznie wychodzić ze swojego funkcjonowania. Ale to jest to, co się dzieje. No to rozumiecie pytanie? Jeszcze kilka razy będziemy formułować to. W jaki sposób ja dojdę do stanu, że całe moje pragnienie otrzymywać zamienię na intencję darowania? Rozumiemy, na ile nie jesteśmy w stanie nawet na milimetr do siebie coś o bliskim, bez związku z samym sobą,
To jest kosmos. Ja nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co to jest. Odłączyć kogoś od siebie i myśleć o nim, co to znaczy myśleć o nim? I że on jest tam, co to znaczy tam? Ja go widzę w moim pragnieniu otrzymywać. Czego czuję w pragnieniu moim otrzymywać? Cały ten świat. Cały ten ekran, który znajduje się w tylnej części głowy. To wszystko to jest moje ego. To jest ego mi to maluje. Nie mogę sobie wyobrazić czegoś, co nie przyjmuje się w ego. W jaki sposób może być tak, żebym ja wyszedł z niego? Popatrzę na niego z boku. Rządził na nim, rządził, to znaczy w odwrotności do niego. Był odłączony. Niech on cierpi, a ja mnie to nie martwię jeszcze. A jak będzie jeszcze bardziej cierpiało, to jeszcze mnie to... Ja się nie cieszę z tego, że mnie to... że to mnie nie martwi. Podwójna jeszcze odwrotność. Jeszcze zamienię go w swojego niewolnika i żeby pracował na darowanie. Czyli to jest odwrotne do mojej przyrody. Czy to w ogóle jest możliwe? Jeszcze jedno pytanie. I tutaj, w tym punkcie, nie wiem jak on to zapytał, tylko sobie wyobrażam. To jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ja otrzymuję od Ciebie pomoc, to jestem Twoim niewolnikiem. To co ja wtedy zamieniam krowę na osła? W jaki sposób ja samodzielnie, tak samo jak Ty, żebym był tak jak stwórca. W innym wypadku nie będę niezależny, jeżeli jestem jak stwórca, żebym ja wszystko określił. Jeżeli ja otrzymuję od Ciebie światło, który zmienia we mnie całą przyrodę. No i jestem taki jak to światło. No dobrze. Na początku tutaj położyłeś plus i minus, a teraz zamieniłeś miejscami tu plus, a to minus. Zamieniłem się maszynę, która pracuje na darowanie, a na razie to jestem maszyną, która pracuje dla otrzymania. To znaczy teraz pytanie jest jakościowe. W jaki sposób? No jesteś w stanie stworzyć, przygotować dla mnie taką sytuację, taki stan, czy coś takiego słowa podobnego, żebym ja w nim był niezależny. Niezależny, tak jak Ty, który stworzył mnie. W inny sposób. To jest z góry przegrana wojna, od samego początku wszystko kłamstwo. No dobrze, przedłużymy. Może jeszcze raz później zadamy to pytanie, może jeszcze nawet kilka razy. Wiele pytań. I związał Pan tutaj w czasie Pańskiego wyjaśnienia, że lustro, które mamy w głowie, to jest ego. Ego to jest coś takiego ucesłowe, a to lustro, które widzimy tak jakby poza sobą, niby z tyłu naszej głowy. I powiązał Pan jedno z drugim. To znaczy, że to mieści ego w mózgu, a nie w pragnieniu. Nasz mózg jest jak ekran w kinie. Tam nic nie ma. Ja patrzę na ciebie, widzę, jaki ty jesteś urodził, jaki wredny jesteś strasznie. I nagle patrzę, jaki piękny, młody chłopak. Jest cały... się świeci. To mózg mi maluje, czy to ja robię? Moje ego, mój interes. On mi to maluje te rzeczy. I tylko my tego nie odbieramy, dlatego że na stopniach, na tym roślinnym i zwierzęcym,
Tam tak jakby się byli obiektywni, a już na poziomie ludzkim zaczęły się odnosić do człowieka. Nie odczuwamy, że na wszystkich poziomach pragnienia otrzymywać, też rysujemy sobie. Dlatego odmiana nazywa się wyobrażalna. No nie istnieje, dopiero jak odczuwasz to swojego i jak oderwiesz to od wszechświata, to świat zniknie, a to będzie nic. A to, no, zacznij teraz to budować. Teraz zacznij budować nowy świat. To zależy od tego, co sobie namalujesz. No właśnie tak. Jeżeli tak, to jak mogę namalować? Ale to, co było napisane, czy ten na cały ten dialog, co był z Abrahamem, czy ten flirt z córką, kiedy go pytał o synach, czy to jest... A ja nie chcę materializować obraz córki. Dlaczego? No podobno do siły, które rządzi, które kieruje mną, zaplątuje mnie, robi mi dobre, robi mi złe. Odniesienie do wszystkich tych sytuacji, do tego, o tej układanki, w której się znajduje, które istnieje nade mną w takim fantastycznym filmie, jak gdyby kiedyś latasz tam wśród gwiazd, takie różne rzeczy. Jest jakiś obłok, który gdzieś wpływa w jakiś sposób. No, powinienem sobie to w jakiejś formie wyobrazić. W innym wypadku jestem w obowiązku, żeby używać wyobraźni, żeby jakieś tam pole sił. To sobie wyobrażam. Jakąś przestrzeń, gdzie działa siła. Ale przestrzeń, nie jestem w stanie. Trójwymiarowe, z tymi objawami czasu, ruchu. Bez tego nie mogę. Chcę czy nie chcę, jestem powiązany z tym. Dlatego wyobrażam sobie, że jest siła, wewnątrz której się znajduje, tak jakby w obłoku. I ona działa na mnie, we wszystkim. Nawet to, co o tym mówię, to też jest to mnie doprowadza do działania. A ja spokojnie mówię, dobrze działam. I co jest poza tym, poza jego działaniem? Jeżeli ono działa, no to wszystko. Ty wiem tylko jedno, powinienem się czuć dobrze cały czas. I w moim dobrym odczuciu dziękuję mu za to, że ono mnie stworzyło, no, dla mojego dobra. Stworzyło we mnie odczucie, pragnienie do odczucia, pragnienie otrzymywać, to się nazywa. I ja czuję wewnątrz tego obłoku, który kieruje mną, się czuję dobrze. No nie więcej, nie trzeba więcej. To cała filozofia jest w tym związana. Tam Epikura. Jeszcze inni. W stosunku do dobrego odczucia, Hindusi też mają czuć się dobrze. Sieć i znajdą się w nirwanie. I to nie są głupoty, to są bardzo głębokie rzeczy. A. Przecież jeżeli ty stworzyłeś mnie i stworzyłeś mnie takim, nawet z punktu widzenia, że nie chcę zepsuć niczego stworzenia i nie chcę stworzyć jego, jestem w obowiązku czuć się dobrze, po to, żeby nie przeklinać stworzenia. Dlatego cały czas szukam, w jaki sposób być w spokoju, cicho, cieszyć się swoim losem. I to nawet nie ze strony tego, że ego mnie do tego popycha. Ale robię to z przyczyny głębszej intencji. Abraham mocno pracował z tymi rzeczami w Babilonie. Dziękuję.
No przedłużymy, że to można bez końca o tym mówić. Czwarty podpunkt. Trzeba zrozumieć cały cel tego stworzenia, w którym człowiek tak cierpi. Dlaczego? Po co mu to jest potrzebne? Przecież nie mógł Stwórca go nasłodzić bez tego wszystkiego? No jeżeli mówimy o absolutnej sile działającej na wszystko, to całkowicie nie. Przecież całe zło, które robimy, to dlatego, że jesteśmy tacy i napełniamy się tym, że przynosimy zło. Czyli ja swoim zdrowym rozumem, czy byłbym w stanie... Po co mam to zło robić dla kogoś? Jak mogę się nasładzać tym? Jak mogę się nasłodzić od tego, że jeżeli całe stworzenie jest moje, to ja tak jak gdyby dostarczam zło dla samego siebie. Jeżeli Stwórca stworzył nas i jesteśmy dla Niego, jak dzieci, jak Jego rodzina, jak On może nam dawać zło uczucie? Co to jest za zwrot taki, jakby to powiedzieć? Jak może nazywamy takich ludzi? No powiedzmy ojca, który dostarcza takich cierpień dla swoich dzieci. To jest bardzo duże pytanie o całkowitość Stwórcy, o sile przyrody, sił stworzenia. Przecież całe wyjście z religii odbywa się przez to, że ludzie cierpią, nie są w stanie odczuć wyższego stworzenia. Co to za Stwórca, który przeprowadza takie problemy? To może być w całkowitej sile wiecznej, całkowitej. Nie może czegoś takiego być. Przecież wszystko, co my robimy, całe zło, które jeżeli komuś szkodzimy, to dlatego, że się napełniamy. I co? I taki jest Stwórca? A co jest napisane? Jest coś innego, że powinienem wszystkich kochać, powinienem dążyć do całkowitości, do wypełnienia. I co będę z niego brał przykład? No popatrz, co on robi, popatrz, co się dzieje. To znaczy, tutaj jest duży problem. I trzeba zrozumieć koniecznie cały cel tego stworzenia, w którym człowiek tak cierpi. I po co jest mu to? Przecież całe nasze życie to jest cierpienie. Nie ma sekundy w życiu, w którym bym się napełniał. No, napełniam się od tego, że nie cierpię. Napełniam cały czas się, że wypełniam to, czego mi brakuje. Jeżeli nie mam pragnienia, to się nie napełniam. Dlatego, że napełnienie może być tylko napełnienie. Muszę cierpieć, żeby się napełniać. No tak jest zbudowany świat. Taki Stwórca, który stworzył takie stworzenie? To znaczy, rozum się nie zgadza z tym. I dlatego ludzie nie są w stanie znajdować się wewnątrz religii, no tam z przyzwyczajenia, czy tam z braku wyjścia, na wszelki wypadek. Ale wewnątrz, żeby usprawiedliwić Stwórcę, nikt. Mogę udowodnić to w stosunku do Niego. Nikt nie jest w stanie usprawiedliwić Stwórcę. Nikt nie jest w stanie. Jeżeli mówi się o religijnych takich sercach religijnych, nie są w stanie. Nie to, że jesteśmy winni czy niewinni. Nie jesteśmy winni. Zgodnie z tym, co odkrywamy w stworzeniu, to jest to, co pytał Abraham. No jak to może być coś takiego? Przy założeniu, w których nas stworzyłeś, nie jesteśmy w stanie ani Cię usprawiedliwić, ani dojść do jedności, zjednoczenia, do niczego. Nie mamy sił na to. Nawet nie możemy zacząć, nie jesteśmy w stanie. Piąty punkt. Jednak powiedziane jest w księgach, że dusze nie mogą otrzymać dobrego wynagrodzenia, dla którego Stwórca ich stworzył. I świat, póki nie będą mieli kli na naczyniach, gdzie mogą otrzymać. Takie naczynie człowiek otrzymuje tylko dzięki wysiłkom i czasu w wypełnianiu przykazań. Z wojny ze swym początkiem, z wszystkimi troskami i kłopotami. I te męki i wysiłki w przykazaniach
Budują dla duszy klej, żeby była w stanie przyjąć wszystkie napełnienia i dobra, dla które Stwórca stworzył całe stworzenie. O czym on mówi? No jest powiedziane. To znaczy, nie ma tutaj swojego racjonalnej odpowiedzi na to. Na to pytanie całkowicie nie. On jest, mówi, napisany. Mówią tak. A skąd mówią? Ja tego nie wiem. Ale jest napisane w niektórych księgach. Możesz się odnosić do tego tak, albo nie odnosić. Ale ja nie mam swojej odpowiedzi logicznej, mądrego, racjonalnego, zdrowego, żebym ja ci mógł odpowiedzieć. Nie mam i nie będzie. No jest napisane w jakichś tam księgach. Co to znaczy, to w jakichś księgach są ludzie, którzy według jakiegoś cuda ponad przyrodą osiągnęli coś tam. I wtedy ze swojej wysokości, kiedy już jakoś się zmienili, nie tak jak my, czują coś innego, wiedzą, ale rozum ich się zmienił, oni zupełnie nie są tacy. Oni są na krajach z innej planety, widzą cały świat zupełnie inaczej niż my. I co jest odrzucone? I oni mówią, że my znajdujemy się tutaj po to, żeby dojść do stanu, który się nazywa tam. I nie po śmierci naszego ciała, o to nie chodzi. Jednak jest powiedziane w księgach, że dusze nie mogą otrzymać wynagrodzenia, dla którego Stwórca ich stworzył cały świat, póki nie będą mieli kli przygotowanego do otrzymania takie kli człowiek otrzymuje dzięki wysiłkom i czasu wypełniając przykazania i walce z złym początkiem i tak dalej. Czyli jest jakiś stan. Niesamowity. Może koniecznie dla wszystkich, może wszyscy będą musieli do tego dojść, ktoś tu nie chce. Dlatego nie ma co tu pytać, jeżeli ty znajdujesz się w jednym pragnieniu, w jednym przyrodzie, to nie ma co pytać. Można zapytać człowieka, który się znajduje między dwoma formami przyrody, a który się znajduje w jednej, to nie ma go co pytać, dlatego że wszystkie pytania i odpowiedzi będą wychodziły z tego pragnienia, w którym się znajduje. Tak jak gdyby istnieje taki proces, I tutaj ten, kto go stworzył, całkowity jest najgłupszy. Inny i przy tym najgłupszy. Ale przechodząc w inny stan, przyjść do zrozumienia, że droga, początek, koniec, czy poznać, jak po poznaniu tego można dopiero myśleć w inny sposób. I wtedy usprawiedliwiać. I pierwszą przyrodę, bez której nie można. Dlaczego nie można? Dlatego to też jest pytanie, przecież Stwórca może wszystko i tak dalej. No ale o co on tutaj mówi? I te męki, wysiłki, w torze i przykazaniach, to znaczy, kiedy naprawią się bardzo skrupulatnie, precyzyjnie, w przykazaniach przekazują kli dla duszy, dusze przekazują do kli, czyli jestem już stworzony z innego materiału, z innego rozumu i uczuć. Nie mam takiego serca, jak było wcześniej, nie mam tej głowy, jak miałem wcześniej, wszystko, nic. Nie pamiętam. Tak jakby wszystko stali przeze mną wcześniej. Człowiek stracił świadomość, stracił całą pamięć i teraz żyje gdzieś tam w innym miejscu, w innym stanie, z innymi ludźmi. Dzieci, rodzina, to wszystko to nie jest jego, ale powiedzieli, że to jest twoje, on to przyjął. Dlatego, że wszystko, co było wcześniej, zniknęło. Matka. No i tak.
I naprawiając Torę i przykazania, przekazują duszę kli, czyli jego ciało, gór, jego zewnętrzna część nie zostaje nic. Żeby to było gotowe do otrzymania wszystkich napełni, dla których Twórca stworzył całe stworzenie. I to jest niezrozumiałe. Ale on pisze, że jest tak powiedziane w księgach. Póki nie ma się na czym opierać, tylko na tym. To znaczy, racjonalnie, logicznie, opierając się na tym świecie i zwrócić się do niego i wyjaśnić mu tak, żeby on to przyjął, żadnej nadziei. Wszystko to głupoty. Można mu zaplątać i on się z tobą zgodzi. Jakimś może być w jakimś złej stanie, możesz mu coś tam poobiecać. Może po prostu go uspokoić i wtedy on się zgodzi i będzie i pójdzie za tobą. Ale jeżeli nie ma przyczyny z jego strony, to ty ze swojej strony nie możesz mu dać żadnych dowodów. Żadnych. A stworzenie o wspólnym istnieniu świata i do tego podchodzą za pomocą kryzysu. No dalej. Są pytania? Nie ma? Od czego zależy miara cierpień, które powinien człowiek wytrzymać po to, żeby przyjść do konieczności zmienienia swojej przyrody? Człowiek powinien być w stanie, kiedy w materialnym nie ma braku w niczym, żeby go nic go nie martwiło. Nic go nie martwiło, dlatego że jeżeli czegoś mu brakuje w materialnym, on biega w różnych kierunkach, co się dzieje? Co się dzieje? Chce napełnić tego, to co mu brakuje. Powinien w gruncie rzeczy być bardzo zajmować się pytaniem istnienia. Jeszcze 30 lat wszystko się skończy. Ja teraz chcę wiedzieć, co się dzieje. Do tego nie mogę żyć. Na razie on pyta tak w sposób ograniczony. A później pytań będzie dużo więcej. Na początku są to egoistyczne pytania. Nie opuścić możliwości życia. Chcę wiedzieć, co w moim życiu jest najważniejsze, żeby to nie uciekło. Może nawet obok tego idzie. Inni wiedzą, a ja nie. Widzę, że ludzie idą za pieniędzmi, za rodziną, za władzą, za... A ja chcę być sławny, ja chcę wiedzieć, tak, czy wypada, czy nie. Można spróbować tutaj i tam. Później szybko człowiek się odłącza, zostaje bez niczego. I wtedy może być tak, że on się zwraca do mnie. To znaczy, pytanie jest egoistyczne. Co mam zrobić ze swoim życiem? Chcę wiedzieć. To jest pytanie, kto kieruje moim życiem. No, ale to jest pytanie takie, które jeszcze nie może zadać. Jeszcze nie rozumie, o co pyta. Tak. W odniesieniu do szerokiej publiczności, jaka miara cierpienia, którą oni muszą wycierpieć po to, żeby być zgodnym do tego, żeby usłyszeć to jest pojęcie darowania, to innego podejścia do życia. Powinny być dwa warunki spełnione. Miara cierpienia, którą mierzysz w stosunku do miary oczyszczenia ludzi. W miarę oczyszczenia ludzi wprowadzasz wewnątrz dane w formie charakteru człowieka, który znajduje się w formie charakteru narodu, który się znajduje w charakterze pokolenia. To nie jest proste. Jeżeli ty zadajesz pytanie na temat mierzenia, to mogę ci dużo o tym opowiedzieć. Krótko mówiąc, nie można tego, nie ma sensu się wgłębiać w to, ale rozumiesz, w czym jest rzecz. Powinieneś
podejść do człowieka, w jaki sposób, w takich odczuciach, w jakiejś tam formie, kiedy masz odpowiedź. Jeszcze raz zapytaj, jeszcze raz zapytaj. Chciałbym się dowiedzieć następującą rzecz. Człowiek musi koniecznie przejść przez jakąś ilość cierpień na własnym swoim poziomie, czy na poziomie narodu, czy ogółu jakiegoś, żeby on zaczął przyjmować, żeby mu się odkryły uszy. Niekoniecznie, nie znasz, nie wiesz nic o poprzednich reinkarnacjach, nie wiesz, co się z nim dzieje, nie wiesz. Nie myślę, że tutaj są ludzie, którzy przeszli dużo cierpień w tym życiu. Nie. Skąd? No popatrz. Oglądnij się. Wszyscy są tam zakręceni. To też przykład. Wszystko, czym się zajmuje, to pływa. Z deską czy bez deski? Zajmuje się surfingiem. To wszystko jest w porządku. Pytanie niepoprawne. No dlatego pytam. To znaczy, jakie jest założenie, jaki warunek, które powinny być wypełnione? Warunki powinny być proste. Powinno być duże duchowne cierpienie. Znajdujesz się w wygnaniu, w odczuciu. Ale to też nie zrozumiano pana Abrahama. Kiedy on zapytał, w jaki sposób będę wiedział, to, że otrzymamy duchowe pragnienie. Rzecz idzie o ziemi Izraela. To są pragnienia, które są w pełni na darowanie. W jaki sposób będę w stanie do tego podejść? Nie mam do tego ani pragnienia, ani pobudki, ani wewnętrznych. W jaki sposób? Dlatego Stwórca mówi, zacznijcie się jednoczyć, idź poszukaj takich ludzi jak ty, zacznijcie się jednoczyć, nauczyć w jakiś sposób ich żyć w jednym razem, postarajcie się. Jak zaczniecie się jednoczyć, poczujecie, że zjednoczenie między wami niesie cierpienie. Ale nie przestajcie, nie przedłużajcie jeszcze bardziej. I poczujecie w nim straszny stan. Egipt. Egipt, który rządzi nad waszym zjednoczeniem. Nazwiecie je faraonem. Wszystko, co się będzie działo. Wszystkie te 7 lat. Siedem lat głodnych. Na początku wszystko było dobrze. Przeprowadzą jakieś posiłki, ale wszystko dobrze, a później przychodzi stan, który już dusi. Już nie mogę. I zewnątrz już nie możemy się rozwijać. Czujemy się w pracy wyschnięci. 400 lat. Jak to wytrzymać? I dlatego przygotowałem dla was tego w taki sposób, żeby samo zmusiło was, żebyście wyszli z Egiptu. W jaki sposób? Wy. Postarajcie się, na ile jest to możliwe, być coraz bardziej zjednoczeni. A ja? Oczywiście pomogę wam. I podstawy to, żeby postarać się zjednoczyć, odkryjecie głębię swojego ego coraz głębiej. Korzeń pierwsze, druga, piąte, aż do piątego stanu, to nie będziecie w stanie zjednoczyć. Ile byście nie wkładali wysiłku, cierpienia wewnętrzne, zewnętrzne coraz większe. I nie jesteś w stanie tego wycierpieć,
Itzaku. Do krzyku. Itzaku li rak rak lacet, rak lazov ta i tylko ateva atzmo. Rzucić całą przyrodę. Zema masz to w lemuti Michajaj. To znaczy do lepsza śmierć niż takie sytuacje. Kiedy zechcecie tego, Chaim Hadashim, Afuchim, nowej, odwrotnej, odwrotnego życia, Tygalu. Wtedy to odkryjecie. Będzie odkrycie wtedy. No nie wcześniej. Chajawli odkryszerem, że powinno być pełne Siman, Shatem Muchanim likwoc liyam. I co, że jesteście gotowi wskoczyć do morza, to znaczy, że zwracacie się do poręczenia. To jest jeszcze gorzej niż zwrócić się do oceanu. No może to umarł i tyle. A poręczenie to tak, jakbyś duszę swoją oddawał dla innych. To jest gorzej niż śmierć. Mieć zamknąłeś rachunek i tyle, tak jak gdyby. Ale to niedokładnie. Arwód, poręczenie. Oddaję się w uczuciach i rozumie dla wszystkich. Wszystkich tych, których nie możesz cierpieć. Przy wyjściu z Egiptu. Dlaczego uciekamy? Uciekamy z Egiptu. Na ile widzimy, jak nienawidzimy się nawzajem. W maksymalnej formie. I dlatego jesteśmy w obowiązku uciec. Odkrycie zła maksymalne. I wszystko to. On mówi, jest powiedziane, że jest to możliwe. Jest powiedziane, że tak to się robi. No, Moti ostatni. W moich spotkaniach z ludźmi odczuwam, że to nie jest cierpienie, czy tam miejsce cierpienia, czy większe, tylko pytanie jest o zaplątaniu. Jak można wyjść z tego zaplątania? Jest tyle wszystkiego wokół. Jak można szybciej wyjść z tego zaplątania? No przede wszystkim my powinniśmy zaplątania. A później już. Możesz ich ratować. Albo myślisz o nich, jak ich wyprowadzić z zaplątania? W ten sposób i ty wyjdziesz. O co myślisz? No, wraca Abrahama, tam też było zaplątanie. On zaczął o nich dbać. On zrozumiał przez swoje doświadczenia poprzednie i o to, że dbał. Chciał obudzić cały Babilon. Zrozumiał odpowiedź, że będą wziemcami twoi potomkowie, czyli przez odczucie wygnania. Nie myśl, że od razu przechodzisz do duchowości. Powinien się uzbroić siły bardzo dużego pragnienia. Po to, żeby odkryło ci się za pomocą tych siłach, pragnienia, to pojęcie zbawienia. Dzień dobry. Mówił Pan o tym, że uderzenia powinny nas prowadzić do zjednoczenia. Chciałem zapytać, każdy z nas czuje te uderzenia w sposób indywidualny. Nie czuje uderzeń na ogólnym, grupowym poziomie, na poziomie naszego ogólnego tlenu. Jak mogę poczuć wszystkich przyjaciół, wszystko to, co oni czują, wszystkie ich braki, po co, żebym się mógł skierować do zjednoczenia bardziej. Tylko być w jednym razem. Czyli powiedzmy, ty siadasz w łódź podwodną i wypływasz. I robisz, wykonujesz jakieś bardzo trudne zadanie.
niebezpieczny. I tam czujesz, że jesteś uzależniony od wszystkich, że ktoś tam czegoś nie zrobi, czego, nie wiem czego, i wszystko. I wszyscy utoniemy w morzu. On daje przykład z łódką, że jeden wielki dziurę. No coś jest zamkniętego takiego, że jesteś wewnątrz, w tym oceanie tysiące kilometrów dookoła i ty, a wy wszyscy jeszcze na dole, gdzieś tam przed, na samym dnie i razem szukacie rozwiązania, jak to nie możecie, nie możecie wody wypompować i popłynąć. No, chcę przedstawić sytuację. Czyli po prostu spotykam się z szeroką publicznością i spotykam się z problemami. Ja też się z nimi spotykałem, z tymi problemami. Ze mną są jeszcze mnóstwo ludzi, którzy też się zajmują rozpowszechnianiem. Spotykają się z innymi problemami. Oni odczuwają to, co oni odczuwają. Czy ja mogę pomnożyć swój ból, powiedzmy to, co ja czuję, ale jeszcze 30 osób też się tym zajmuje, tym samym. Jak mam ich poczuć? No mówisz poprawnie, jeżeli bym przeniknął z tymi naszymi tutaj przyjaciółmi wszędzie, że to są tysiące ludzi, którzy są razem z nami sercem i duszą, no to po prostu bym był na tyle, bym swoje tli byłoby tak wielkie, że w ogóle wyskoczyłbym 50 stopni do góry. Nie wspinałbym się tak na pierwszy stopień. Tylko już bym był. Mój problem jest w tym, że nie mogę włączyć się we wszystkich. Nie chcę, mam odepchnięcie od wszystkich. A jak to robić? Jak mogę nie odpychać, a utożsamić się ze swoimi przyjaciółmi, którzy mają problemy z trudnościami, które się spotykają? Jak ja mam to zrobić? Powinieneś poprosić. Poprosić. Prosiłeś? Mi. Nie. Igor No מקייב to dzisiaj שואל באותו poproszę. עניין, איך אנחנו, הקבוצות מכל העולם, יכולים להתחבר לפעולות, Igor z לבצע Kijowa דברים pyta o to דומים למה samo. שקורה בכל Jak הכיוון? my, grupa, na całym świecie אנחנו możemy zjednoczyć się יכולים i להתחבר poczuć לכל קבוצות wszystkie בכל działania, העולם? które się dzieją wszędzie. Możemy się zjednoczyć, wszystkie grupy na całym świecie, ale przede wszystkim chcę tak powiedzieć. Nie przyjeżdżać do nas, proszę, bez zaproszenia i bez pozwolenia, dlatego że to może przeszkodzić nam w naszych porządkach. Także trzeba będzie za dużo uwagi, chociaż bardzo chcemy, ale trzeba poczekać aż do kongresu. I z nami sercem i duszą i widzieć na lekcjach naszych, na ile my, w jaki sposób budujemy nasze lekcje, zgodnie z naszym rozwojem, rozpowszechnianie, co potrzebujemy. Dzisiaj potrzebujemy pamiętać tylko jedno. Wszystko, co przychodzi, to przychodzi z góry, co się dzieje, to się dzieje dla naszego rozwoju. Do wszystkiego trzeba się odnosić w dwóch płaszczyznach, czyli wszyscy nasze, ci, co nas nienawidzą, i wszystkie to nasze podtrzymanie, to się odnosi do jednego i do drugiego. To się odnosi do tego, że nie ma zła na świecie. To trzeba tylko myśleć o tym, jak. הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי. הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, מתוק וברק.
שבך נמצאת גם בי הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שלי הפחד שלך זה הרעד שלי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד